Każdy z tych ludzi jest inny. Każdy tą publikę stara się porwać w zupełnie odrębny sposób i jakby... Ja też mam takie obawy, czy to nie będzie nudne, tak? Jeśli wychodzi 10, 15 uczestnik i w zasadzie mówi prawie to samo albo o tym samym, no to jak to może być ciekawe? A się okazuje, że nie. Że jest tak różnorodna tematyka i na tyle się dzieje na tej scenie, że to jest aż nieprawdopodobne, że to może być tak ciekawe. Drodzy Państwo, Nagrodę Dziennikarzy zdobył Łukasz Lotek-Lotkowski! Brawa dla niego! Do wręczenia nagrody. Do wręczenia nagrody zapraszam tutaj na scenę prezesa, pana Jaromira Kaczanowskiego, prezesa Browarów Połoczyńskich. Drodzy Państwo, pan prezes nie zejdzie ze sceny. Przyczynił się do ufundowania wszystkich nagród. Gorąco zapraszamy. Brawa dla pana prezesa. Ja, Romir Kaczanowski. A także zapraszam tutaj przedstawiciela dziennikarzy Kamila Jurkowskiego. Brawo, drodzy Państwo. Pan Kamil Jurkowski. Pan Jaromir powiedział, miało być śmiesznie, a wyszło bardzo śmiesznie. Dziękujemy panu najmocniej. Pana prezesa pozwolimy sobie zostawić, bowiem obieg stały, drodzy państwo, bo pan prezes przyczynił się do wszystkich nagród, do każdej nagrody dołożył się. Naprawdę, ja bym chciał państwu powiedzieć tak, uhonorujmy gromkimi brawami, bo gdyby nie wkład tutaj Browarów Połoczyńskich, w ogóle tej imprezy by nie było. To jest główny sponsor naszej imprezy i wspaniałe wsparcie tutaj pana prezesa Jaromira Kaczanowskiego. Gromkie brawa! Drodzy Państwo, sponsorem głównym naszej imprezy jest Browar w Połczynie. Jeszcze raz gromkie brawa, bo to naprawdę... Teraz więcej rzeczy w ogóle mnie wkurza. Chyba to jest zgorzkniałość już, nie? Oglądam sobie, mam talent, przychodzi jakaś niewidoma osoba i mówi, że śpiewa. Oni, o kurna, niewidoma i śpiewa. Niesamowite! Jak ona to robi? Znaczy ma lepszy słuch nawet, nie? Ktoś niewidomy przyszedł i powiedział, zajebiście gram wrzutki, nie? I napierdziela wszystkie w środek. No to jest talent, nie? No to jest talent. Albo dzwoni do jakaś babka z call center, wiecie, gdzie Robin, mówi, Ilona dzwoni z pana banku, ja mówię, no cześć Ilona, co tam słychać? Ona chciała pan z każdego bankomatu za darmo wypłacać pieniądze? Ja mówię, o, zajebiście, poproszę to. To kosztuje 10 zł rocznie. A, to już chujowa Ilona, dziękuję bardzo. O. Bartek już tu powiedział dużo i bardzo dużo w ogóle na temat tego, wszystko. Po co się spotykamy i dlaczego i co się wydarzy za te kilka dni. Ja natomiast powiem jakby to, co się stało 2 miesiące temu, tak? Bo ja, w życiu jest tak i w przyrodzie, że podobne przyciąga podobne. Kiedy Bartek pojawił się 2 miesiące temu u nas w biurowcu w drzwiach, no to ja nie wiedziałem, co on dokładnie chce sprzedać i jaką ideę, tylko wiedziałem, że już tu kupujemy, tak? Dopiero potem usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, co wchodzimy i co mamy kupić, tak? Chociaż wiedzieliśmy, że to już jest... To dlaczego? Dlatego, że to jest gość nietuzinkowy i to, żeby zrobić coś w Koszalinie i żeby ktoś to zobaczył w Warszawie, to trzeba naprawdę wysoko skakać. Ja o tym wiem, bo żeby dotrzeć do Warszawy, do Krakowa, no w samochodzie spędziłem ostatnie 3 dni i to trzeba mieć naprawdę dużo silnej woli, żeby tymi nocami przebijać się i pokazać, co mamy tutaj dobrego. I Bartek chce pokazać to, co nasze najlepsze
I my też chcemy pokazać jako browar, co mamy najlepszego w tym regionie. To nas bardzo łączy, myślę. I to nas bardzo łączy, że mamy tą silną wolę i pokazujemy to, co dobre, bo mamy czym się pochwalić. I brawo!